Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy i wielbiciele mocnych wrażeń. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. La bienvenida, México, droga z kinomaniacas. Where are you going? I won't be long. Nie ma to jak Dzień Zmarłych w Mexico City, moi drodzy. Wstęp i występ Bonda w Meksyku jest wręcz oszałamiający. To tempo, żart i rzecz najważniejsza, moi drodzy, czyli kanapa. Gdyby nie ta kanapa, moi drodzy, to mielibyśmy zaduszki Jamesa Bonda. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. Zostań agentem, zwiedzisz świat. Meksyk, Maroko, Austria, zaszczurzone piwnice Londynu, Rzym. Powiem wam, że no naprawdę dzieje się. Od pustyni po szczyty Alp. Prawie jak Indiana Jones. I to w Bondzie kocham. Away from me. Why should I trust you? Because right now I'm your best chance of staying alive. O fabule opowiadać wam nie będę, no bo po prostu po to musicie pójść do kina. Jedynie tyle, że jest to logiczny ciąg dalszy Skyfall i pojawi się M z zagrobu i będzie chciała krwi. Dla mnie najważniejsze było to, to jest zawsze dla mnie najważniejsze, czyli tak, po pierwsze reżyseria. Sam Mendes zrobił to, czego oczekiwałem, czyli świetne tempo, świetna dramaturgia scen, cała wizualna strona akcji. To robi naprawdę fantastyczne wrażenie. Czyli jest ostra, 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 ostra jazda, a potem chwila odprężenia. Ben, you're obviously crazy, Mr. Bond. James Bond. Mimo że znamy kierunek, w którym pędzi film, to jednak akcja trzyma w napięciu i zaskakuje. I to właśnie jest bardzo, bardzo ważne w takiej fabule. No i jak to jest zrealizowane, moi drodzy? James Bond w Spectre, czyli Daniel Craig, jest niczym superhero. Żadna kanapa mu nie... nie straszna. James sam dźwiga krzesła. Dostaje popysku. Krwawi nawet, ale i tak wykończy wszystkich obrzydliwców. I to poprawianie... Nie mam koszuli, przepraszam. Mankietów po największej rozwałce. To właśnie, te smaczki uwielbiam w Bondzie. Plus fantastyczne, takie angielsko-wytrawne, złośliwo-ironiczne poczucie humoru. Spectre ma więcej luzu, żartu, jest bardziej w pewnym sensie widowiskowe i łączy, uwaga, łączy wszystkie części Bonda od Casino Royale. Aha. Plus pokazuje dzieciństwo Bonda i jednocześnie ukazuje nam jego duchy i demony z przeszłości. What is it? Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone. Christopher Waltz jako taka Nemesis Bonda to idealny miks szaleństwa, megalomanii i geniuszu. I powiem wam, że to naprawdę godny przeciwnik Bonda. Monica Bellucci to taka ładna, elegancka, ale tylko właściwie migawka, epizod. A nowa dziewczyna Bonda, pani doktor psychologii,
No to już jakby kwestia chyba gustu każdego z was. Może zakończenie zostało puszczone odrobinkę na sentyment i buchającą parę, ale i tak dla mnie to najlepszy od czasów Casino Royale Bond. Fantastyczna rozrywka, żart, cały ten klimat taki lekko ironiczny, cyniczny, sensacja. W tym wszystkim świetnie znalazł się Daniel Craig, naprawdę. Mrugnięcie okiem, jakiś jeden gest, świetnie. I koniec, czyli napis na końcu napisów końcowych. Bond wróci i będzie czarną kobietą. I have a business proposition for you, Clay. Oops. I don't wanna hurt you. Ale chciałem wam powiedzieć, że nowy Bond, Spectre, to naprawdę świetna zabawa, rozrywka. I nie tylko, bo kłania się niejaki Snowden. Zobaczycie film, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Na 10 w skali Kinomaniaka Spectre dostaje u mnie 8 punktów. Dzięki. Bond czy nie Bond? Nie, Bond już nie. Moi drodzy, bo za tydzień będzie Jobs. Steve Jobs. Ladies and gentlemen, please welcome...